Pamiętam jak dziś ten upalny lipcowy dzień 43 lata temu, 26 dzień lipca, imieniny mojej mamusi. Wypływałam z moją córką na tygodniową wycieczkę do Szwecji, mając świadomość, że już do Polski nie możemy powrócić ze względu na represje, jakie tutaj nas czekały. Miałyśmy oczy pełne łez. Nie wiedzieliśmy bowiem, na jak długo. I jak damy sobie radę tam w tym obcym kraju, nieznanym. Znaliśmy troszkę Szwecję z opowiadań mojego męża, który pływał na statku Istat Świnoujście jako nawigator. W któryś z tych rejsów, kiedy byłem, staliśmy w Londynie, w porcie Londyn, wachtowy powiadomił mnie, że jest jakiś pan do mnie. On mi się przedstawił, Henry Glass. Umówiłem się z nim, a on mówi, proszę pana, my tutaj, polska emigracja w Anglii, zbieramy środki na pomoc dla ofiar grudnia i ich rodzin. Forsę mamy, ale nie mamy możliwości przekazywania tych pieniędzy. Czy mógłby się pan tego podjąć? Ja się zgodziłem na to. I pan Henryk już w następnym rejsie dostarczał mi określone sumy pieniędzy. W rejonie Trójmiasta rozwoziła je moja żona Danusia i teściowa Anna Mikinka. Pod te wskazane adresy ta sielanka przekazywania tych pieniędzy trwała do 1972 roku. Panowie smętni zrobili taką rewizję i od razu nas aresztowano, Danusię i mnie. Ja się nigdy nie przyznałem, że ja przewoziłem pieniądze dla ofiar grudnia i ich rodzin. Bo oczywiście śledztwo zostało zakończone już podczas mojego siedzenia w areszcie w Gdańsku. Zostałem zmustrowany ze statku. No i czekaliśmy na rozprawę. Dostaliśmy po 2,5 roku na początek, w zawieszeniu. Postanowiłem opuścić kraj na wkładkę paszportową, którą mam do dzisiaj. Oczywiście azyl dostaliśmy i zacząłem pływać na szwedzkich statkach. Mojej mamy kuzynka, którą ja nazywałem ciocią, która mieszkała w Gdyni, na Czerwonych Kosynierów zresztą. I ona przez okno w zasadzie widziała w grudniu 70 roku, co się w Gdyni działo. I nam po prostu opowiedziała. Podzieliłem się tymi moimi wiadomościami na temat, co się w Gdyni działo, jeszcze w grudniu 70 roku, z moimi przyjaciółmi już na WSP, czyli Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Tydzień później zostałem wezwany na bezpiekę. Powiedziano mi coś takiego, że ja nie mam przyszłości w tym kraju. Że studiować mogę sobie jak chcę, ale że mnie liczył na to, żebym jakąkolwiek pracę po studiach dostał. I dano mi do zrozumienia, wskazując jakby palcem na szufladę, że w każdej chwili mogę dostać paszport. Myśmy się dowiedzieli, że jest możliwość dotarcia do Danii. Przyjechałem tutaj z rodzicami w 71 roku, miałem 20 lat, dostałem azyl, w związku z tym dostałem jakieś pieniądze, zostałem wysłany do szkoły językowej. Ponieważ miałem dzięki Bogu i dzięki Ojcu skończone technikum ekonomiczne, jakiś tam fach miałem w ręku, poszedłem do księgowości. W księgowości międzynarodowej, tak więc miałem kontakty z całym prawie światem. Byłem od początku w kręgu młodzieży, która interesowała się nie tylko dżinsami, ale także polityką, tym, co się nas dzieje na świecie i tak dalej. Mieliśmy także rodzinne kontakty z zagranicą, bo może nie tyle rodzina, która wyginęła w czasie Holokaustu, ale przyjaciele rodziców szkolnych często
odwiedzali nas w Warszawie. Moje prawdziwe życie zaczęło się tak naprawdę w 68 roku. To znaczy trochę wcześniej, ale 68 rok, który, że tak powiem, traktuję jako wydarzenie, które mnie ukształtowało politycznie i jako człowieka. Element żydowski może nie był tym jedynym istotnym elementem mojego wyjazdu, dlatego że ja podjąłem decyzję o wyjeździe na emigrację, o tym, że nie chcę więcej mieszkać w kraju pod tytułem PRL. W zasadzie po inwazji na Czechosłowację 21 sierpnia 68 roku. Wyjechałem na paszport do Francji. Coś mi się w tej Francji nie podobało. Przeniosłem się z Francji do Danii. Zacząłem studia ekonomiczne, nie bardzo mi to szło. Także potem zmieniłem na szkołę dla programistów, komputerowców. Tak już potem pracowałem 30 parę lat w komputerach. Byłem jednym z dwóch zastępców przewodniczącego regionu. Ja zostałem puszczony w połowie 82 roku po 6 miesiącach internowania. Byłem puszczony na dosłownie na dwie doby. Na dwie doby. Zdążyłem tylko przyjść do domu, przywitać się z rodziną i wieczorem zostałem zatrzymany od razu. Przyszedł taki moment, że ja byłem dwie noce w domu i w czasie tych dwóch nocy zobaczyłem, co robią moje dzieci. A moje dzieci tak, żadnej nocy nie były w stanie przespać spokojnie. W nocy się zrywały, do łóżka siusiały. Zacząłem myśleć jako ojciec, że ja muszę ratować własną rodzinę. Z bólem serca podjąłem decyzję migracji. Załatwiłem wszystko po cichu w ambasadzie szwedzkiej. I od razu miałem prostą informację. Proszę się natomiast na ambasadę, wszystko jest załatwione. No ja po prostu w ten czas po cichu w nocy tego samego dnia, żeby nie być zaaresztowanym, po prostu inną klatką wyszedłem, już w domu nie pozostałem. Pojechałem nocnym pociągiem do Warszawy, poszedłem do ambasady. Przedstawiony zostałem, ustalony był termin wyjazdu. To był 26 września 1983 roku. Sprzedałem mieszkanie, wszystkie rzeczy porozdawałem, porozprzedawałem i zostałem z żoną, trójką synów, dwiema walizkami i trzema kartonami. I z tym dobytkiem przyjechałem do Szwecji. Dużą pomoc na samym początku państwa szwedzkiego żeśmy otrzymali. My mieliśmy to szczęście, że każdy jeszcze mógł wybrać miejsce, gdzie mieszkać w tej Szwecji, już docelowo. W Anglii miałem daleką krewną, kuzynkę mojej babci, która była lekarzem i ona już w 1956 roku zapoczątkowała szkolenie lekarzy polskich w Anglii, początkowo w Manchesterze, a potem w Leicester. Ja się zacząłem starać o taki wyjazd, jak tylko przyjechałem do Płocka w 1973 roku. 6 lat się starałem o ten wyjazd, rok pracowałem. To był system taki, że się przyjeżdżało, się pracowało na takich samych zasadach dokładnie jak na tym samym stanowisku angielski lekarz, z tym, że były to stanowiska takie najniższe oczywiście. No ale to przede wszystkim człowiek łapał język, no i widział tą inną trochę medycynę. Wtedy ta różnica była ogromna. Do Anglii wyjechałem w 79 roku i wróciłem troszkę wcześniej, w grudniu 79 roku. Zaczęła się Solidarność. Zostałem wybrany, do zarządu regionalnego. Zostałem przewodniczącym sekcji służby zdrowia na województwo płockie. Potem był zjazd, prawda, jeszcze w Oliwie, ja byłem delegatem. Ja wyszedłem z internowania na tą pierwszomajową amnestię. Wystąpiliśmy do sądu o przywrócenie mnie do pracy. I zostałem do pracy przywrócony przez sędziego. Ten sędzia został przeniesiony, już więcej spraw nie prowadził. W Anglii się dowiedziano o tym, że ja byłem internowany i oni mi przysłali zaproszenie do pracy. No ja postanowiłem z tego skorzystać. Po roku pobytu zwolniła się ordynatura w moim szpitalu. Ja złożyłem podanie z Anglii. Nie wygrałem wtedy tego konkursu, a jednocześnie w Anglii miałem okazję awansować i tak się stało, że zostałem. Opuszczając Polskę, nigdy jej naprawdę nie opuściliśmy. Dlatego już po
roku i paru miesiącach pobytu w Szwecji rozpoczęliśmy naszą działalność na rzecz potrzebujących w Polsce, szerzenia kultury polskiej i działalność patriotyczną. Danusia w Kwiatach Polskich uczyła polskie dzieci muzyki, historii, języka polskiego. Rozpoczęliśmy opiekę nad domami dziecka w Gdyni. Organizowaliśmy zakupy odzieży dla dzieci, czekolady, pieluch i tak dalej, które wysyłaliśmy w tym czasie do Polski przez zaprzyjaźnionych ze mną oficerów i marynarzy promów, którzy pływali na statkach na linii Świnoujście i Stad. Nasza działalność charytatywna rozpoczęła się już na większą skalę. Wysyłaliśmy już nie malutkie kartony, tylko 20-30 dużych kartonów. Pierwszy transport z pomocą dla Polski wysłaliśmy 9 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Transport 25-tonowy samochód ciężarowy, który pilotowali szwedzcy księża i lekarze z organizacji Lekarze Bez Granic. I wtedy rozpoczęliśmy współpracę ze Szwedami, wysyłając cały czas dary do Polski w czasie stanu wojennego. Pomagała nam w tym organizacja szwedzka Reda Bornen, to jest najstarsza organizacja tak zwanego Czerwonego Krzyża w Szwecji. Przez Britt Fjellander, która była przewodniczącą na południową Szwecję, powstały nasze wszystkie kontakty ze Szwedami. Szwedzka poczta na 2 lata zniosła opłaty od paczek wysyłanych do Polski. Myśmy tych paczek wysyłali na adresy przywożone z Polski przez marynarzy. Wysyłaliśmy 15-20 paczek tygodniowo. Ja to wszystko pakowałem. To weszło nam tak w krew, ta nasza pomoc szpitalom, szkołom, ludziom indywidualnie się do nas zwracających, że do stycznia tego roku od stanu wojennego wysłaliśmy 162 tiry 25-tonowe. Dla upamiętnienia naszej historii, ciężkiej historii, postanowiliśmy odsłonić duży obelisk w kwaterze polskiej na cmentarzu. Pod obeliskiem pamięci narodowej umieściliśmy ziemię z 14 miejsc pamięci narodowej. Tym obeliskiem się opiekujemy, składamy tam kwiaty bardzo często. Opiekujemy się również mogiłami lotników alianckich. Jest 5 mogił i 2 mogiły lotników amerykańskich, którzy latali ze zrzutami z pomocą dla Powstania Warszawskiego. W Polsce zaczął się KOR wtedy. Robcio działał. Założyliśmy Komitet Poparcia Opozycji Demokratycznej w Polsce. Szybko doszliśmy do wniosku, że możemy pomóc przede wszystkim działając tutaj, w środowisku duńskim, żeby po prostu mówić bez przerwy o tym, co się dzieje, jak to wygląda, ponieważ tutaj dość naiwnie patrzono na te sprawy. Wiele razy spotykałem się ze zdaniem, no to po co się tych komunistów wybrali? W 1977 roku, w rocznicę Radomia, zrobiliśmy pierwszą demonstrację w Kopenhadze. W Hellerup, ambasadą PRL-u, zjawili się młodzi konserwatyści i młodzi maoiści, którzy wespół z nami protestowali przeciwko represjom w Polsce. Potem ta demonstracja została przeniesiona na jeden z głównych placów Kopenhagi i tam już mieliśmy ulotki po duńsku. I o dziwo odnieśliśmy sukces polegający na tym, że było bardzo duże zainteresowanie. W tym właśnie miejscu na deptaku w Kopenhadze, przy kościele Świętego Ducha, mieliśmy swoje stanowisko przy lewej ławce z lewej. Co sobotę w sezonie od maja do września mieliśmy stolik z naszymi wydawnictwami. Mieliśmy flagę, na początku tylko biało-czerwoną, później flagę Solidarności. I tutaj, jak Państwo widzą, zawsze jest tłum ludzi i w ten sposób łatwo nam było dotrzeć do wszystkich.
wybuchła Solidarność w 80 roku. Pierwsze co, tośmy nawiązywali kontakty z oddziałami różnymi Solidarności w różnych miejscowościach i przesyłali co trzeba. Maszyny drukarskie, sitodruki, cuda dziwne. Jak zaczął się stan wojenny, to nasza działalność musiała się rozkręcić na poważnie. Założyliśmy komitet poparcia Solidarności, Styd Solidarność to się nazywało. I też dość dużo Duńczyków do nas wtedy wstąpiło. 1 maja 82 roku Zbyszek Bujak był wtedy w podziemiu. Nas zaprosiła socjaldemokracja, żebym ja wygłosił tak zwane międzynarodowe pozdrowienie na 1 maja od robotników. No i ja postanowiłem, że nic nie będę wymyślał, tylko przeczytam tekst, który został opublikowany przez podziemie parę dni wcześniej. To takie tradycyjne miejsce, gdzie zawsze przebywał przywódca socjaldemokracji, a wtedy był to Anker Jorgensen, który był wtedy także premierem Danii. Wygłosiłem to przemówienie i potem wszyscy przenieśli się do wielkiego parku tutaj w centrum Kopenhagi, w którym odbywały się te prawdziwe marsze pierwszomajowe. No, ja już byłem zaprzyjaźniony z Ankerem, premierem, prawda? Uścisnęliśmy sobie dłoń. Także jak on zobaczył nasze stoisko i mnie przy nim, po swoim głównym wystąpieniu na wiecu, to podszedł. Jak zobaczył, że tak powiem, zbieramy także pieniądze na Solidarność, to oczywiście wyjął 100 koron i wrzucił. No i jak jego towarzysze, cała świta, zobaczyła, że premier, przywódca wrzuca 100 koron, to co im biednym pozostało? Musieli też rzucić po 100 koron. W każdym razie tego dnia zebraliśmy na Solidarność chyba 5 czy 6 tysięcy koron, które oczywiście zostały zużyte na matryce czy tego rodzaju rzeczy. Zaczęliśmy wydawać pisemko po duńsku, Polennyt. 90% zawartości Polennyt to były przedruki z prasy podziemnej. Otrzymaliśmy dotacje z duńskich związków zawodowych na wydawanie tego miesięcznika. To był pierwszy raz w historii powojennej Danii, kiedy związki zawodowe wspomagały organizację polityczną z Europy Wschodniej. I jednocześnie umowa była taka, że połowę tego nakładu, któryśmy drukowali, a nakład był około 1000 sztuk, związki zawodowe będą rozprowadzać swoimi własnymi kanałami. Mieliśmy grupę koordynacyjną i to nie pamiętam dokładnie, powiedzmy 5 do 7 osób, i każdy miał swoje zadanie. Andrzej Świętek zajmował się przerzutami do Polski. Jego małżonka Maryla Świętek z domu Deutschgewand zajmowała się pomocą społeczną. Po prostu wszystkie kontakty do rodzin internowanych, jakieś paczki, jakieś coś takiego. Rzecznikiem prasowym był Wiktor Drukier. Ja byłem kierownikiem biura i przez większość czasu redaktorem naczelnym Polennyt. Były osoby odpowiedzialne za druk, inżynierowie. Ciągle coś się działo, to w zasadzie w pewnym momencie byłem zmuszony zostać bezrobotny. Na szczęście byłem ubezpieczony od bezrobocia, żeby prowadzić to biuro. Więc przez 3-4 lata, tak powiem, byłem w stanie pociągnąć na naprawdę mocno biuro i na bezrobociu, czyli finansowany przez duńskie państwo. Pracowałem 8 godzin dziennie w biurze Solidarności. Za moimi plecami widzą państwo dwa sklepiki z napisem Sandwich and Juice. W latach 80. tu właśnie znajdowała się siedziba naszego komitetu. Organizowaliśmy na wszystkie możliwe rocznice demonstracje, czy to pod ambasadą, czy to na... Pamiętam, olbrzymią demonstrację mieliśmy 82 roku, gdzie no, cały plac, olbrzymi plac ratuszowy wieczorem był pełny ludzi. Przemawiał wtedy już były premier Anker Jorgensen, przywódca socjaldemokracji. Były spotkania kulturalne, mieliśmy wielokrotnie, osobiście organizowałem koncerty Jacka Kaczmarskiego, żeśmy zapraszali na to Duńczyków, wręczając im broszurkę z tekstami piosenek Kaczmarskiego w języku duńskim. Mieliśmy bardzo dużo spotkań w szkołach. W pewnym momencie zwróciła się do mnie wtedy największa gazeta powiązana z Partią Socjaldemokratyczną, która poprosiła, że na trzecią czy czwartą rocznicę stanu wojennego, żebym
żebym napisał główny artykuł właśnie w gazecie. No i tutaj taki artykuł popełniłem. Główną tezą było tego, że obojętnie co, Polacy nigdy się nie poddadzą. Taki jest tytuł tego artykułu. No i sprawdziło się. I sprawdziło się. Jak przyjechaliśmy tutaj mniej więcej 10-11 rodzin z tego ośrodka we Flenie. Żeśmy to miasto, spodobało nam się, żeśmy wybrali. I tak szczęśliwie, że wielu z nas zamieszkało w tej samej dzielnicy, na Rosengården. I poprzez to też było łatwiejsze nasze wspólne działanie, bo znów żeśmy przywieźli ten związek. Tu żeśmy teraz zawiązali Związek Wolnych Polaków w Helsingborgu. Wszystkie akcje, jakie robiłem przez biuro, to my staraliśmy się nawet i stąd jeszcze jeździć, albo tu na południu robić, na rzecz swobody demokratycznych w Polsce. W piątą rocznicę Solidarności przy ratuszu żeśmy zorganizowali piękną manifestację, a w Domu Kultury Miejskiej tutaj, poprzez życzliwość władz miejskich, piękną wystawę poświęconą 5-leciu Solidarności. W Malmeśmy zrobili wielki miec, w Lundzie wielką demonstrację. Żeśmy również wspomagali biuro w Brukseli. Przez Szwecję na kraj szła prasa podziemna. Między innymi wychodziły takie miniaturki kultury, prawda, czy zeszytów literackich. Pamiętamy, że środowisko aktorskie było w opozycji do reżimu, prawda? Ci ludzie nie mieli możliwości utrzymania się. Więc żeśmy różnymi drogami prywatnych kontaktów sprowadzali artystów, prawda? A że no, byłem tutaj przewodniczącym tego, więc przez ten mój dom się przewinęło bardzo duża ilość artystów polskich. Sprowadziliśmy Kaczmarskiego, prawda, który kilka koncertów nam tutaj dał na południu Szwecji. Również i w związkach zawodowych starali się tutaj działać, dlatego że związki były dość prężną, ale i bogatą organizacją i można było poprzez właśnie wspomożenie organizacyjne dostać lepsze fundusze. Czy na przykład chociażby załatwić lepszy lokal, na przykład żeby spotkać się z jakimś znaczącym politykiem polskim, czy artystą, czy kimś z emigracji. To jest jeden kościół katolicki w Helsingborgu. Są to bardzo piękne warunki socjalne. Również poprzez kontakt z proboszczem mogłem załatwiać pewne sprawy noclegu większej ilości osób. Ambasadorami również były nasze dzieci. Odbywały się takie lekcje, gdzie on musiał opowiadać o Polsce, więc one, te dzieci ode mnie musiały mieć informacje, więc ja wiedziałem, co tym dzieciom przekazać, w jaki sposób mam opowiadać i co ciekawego tym Szwedom, prawda, żeby... To wyzwalało wiele indywidualnych, pozytywnych zachowań Szwedów. Trzeba było objąć opieką personalną danego więźnia politycznego, czy jego rodzinę z Polski, czy nawet rodzinę jakiejś, która ma dziecko niepełnosprawne. Więc adresy użyczaliśmy takich ludzi z Polski, tym indywidualnym rodzinom szwedzkim, które na własną rękę wysyłały paczki. W 90 roku, jak przyjechałem i byłem w Płocku i ówczesny biskup proponował, żebym wracał, że ja mam tu bardzo dobrą opinię, że mógłbym zająć się nawet jakieś stanowisko czy coś. Ja mówię, ekscelencjo, ja więcej mogę zrobić dla Polski cały czas tam niż tu. Kontynuowałem to dzieło mojej krewnej, które polegało na szkoleniu polskich lekarzy w Anglii. To był dział kardiochirurgiczny. Co roku przyjeżdżał co najmniej jeden lekarz, czasami dwóch, a nawet zdarzało się trzech. Oni pracowali na zasadach tych samych, co angielscy lekarze. Stanowisko czasami było niższe nawet do umiejętności i pozycji takiego lekarza z Polski, no ale jednak były to zupełnie inne warunki tam, prawda? A szczególnie jeszcze w latach 90. ogromna była różnica pomiędzy kardiochirurgią polsko-angielską. To była przepaść zupełnie. Nie przypuszczałem, że doczekam czasu, kiedy polska kardiochirurgia dogoni angielską, a nawet może i przegoni. Tych lekarzy w sumie przewinęło się ponad 30. Tylko 4 zostało w Anglii, reszta wszystko wróciła do Polski. Mam taką satysfakcję, że zostali profesorami, czyli kontynuowali dalej swój rozwój zawodowy. Kiedy nasza działalność tutaj jako Komitetu Poparcia Solidarności tak
przygasła pod koniec lat 80., a w zasadzie się skończyła wyborami 4 czerwca 89 roku. Przedstawiciele Polonii Kopenhaskiej mnie skontaktowali, żeby mi pomógł, wkroczył w działalność polonijną. No i wkroczyłem, w tym siedzę. Ja do Polski pojechałem po raz pierwszy w roku 90. z transportem szpitalnym. Mimo 20 lat niebycia w Polsce, ja w tej Polsce tak naprawdę cały czas byłem. W latach 80. to mi się, znaczy to wiem na pewno, ja miałem lepsze informacje na temat tego, co się dzieje w Polsce, niż ludzie w Polsce. Pracując właśnie przez ten rok w Szczecinie, pomagając Szwedom i Duńczykom w rozwoju przemysłu meblarskiego, poznałem moją obecną żonę, już z synem. W tej chwili już mamy wnuki. Syn przez jakiś czas pracował w Holandii, także wnuki urodzone zostały w Holandii, ale już wrócili do Polski. Także jesteśmy taką bardzo typową europejską rodziną. Po 89 roku to mnie ciągnęli do Polski. Jak się ma rodzinę do dzieci? Ja mam syna, który jest Duńczykiem. Ja mam syna, który się urodził w Danii, który mówi bardzo ładnie po polsku. Nawet ostatnio umie pisać po polsku sam z siebie. Ale on jest Duńczykiem, on jest Europejczyk. No to jak się ma dziecko, to które jeszcze trzeba zadbać, to nie wraca się. Ja jestem w Polsce co roku na 19 kwietnia na przykład. Na rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do Polski mnie ciągnie i do Polski ja jeżdżę, ale nie na tyle, żeby mieszkać. W tej chwili nie myślimy o powrocie do kraju, dlatego że mamy ustabilizowane życie i dzieci mają tam, się czują dobrze. Mają swoją pozycję społeczną, synowie czują się Polakami, żony, które mówią po polsku, również wnuczęta mówią też po polsku. To jest taka rola moja i mojej żony, żeśmy w język polskim, prawda, zakorzenili. Stosunek ludzie dorośli, żadnego z nich już nie dałoby się mi nakłonić na powrót do kraju. Żyjemy Polską. Oczywiście na swój sposób tęsknimy, bo jednak ta chęć przyjazdu do kraju, odwiedzenia nie tylko bliskich, ale naszych środowisk, z których żeśmy wyemigrowali, prawda, jest bardzo ważna dla nas. Sprawy w tej chwili powrotu do kraju odłożyliśmy na, nie wiem, może na jakąś jeszcze późniejszą starość. Mieszkając w Szwecji, cały czas myśleliśmy o powrocie. Szczególnie wtedy, kiedy pierwszy raz po 17 latach przyjechaliśmy do Polski, mieliśmy to marzenie, żeby jednak powrócić na stałe do Polski. No oczywiście do naszej ukochanej Gdyni. Po 43 latach mieszkamy teraz od pół roku już na stałe w Gdyni. Mamy własne mieszkanie w centrum i znów możemy sobie spacerować po ulicach Gdyni, po naszym ulubionym skwerze Kościuszki i czujemy się tutaj, no, powiedziałabym, bardzo szczęśliwie, swojsko. Na emeryturę przeszedłem w 2009 roku. Przez te pierwszych 5 lat to tak byłem troszkę tu, troszkę w Anglii, troszkę w Polsce. Wróciłem do Sopotu. W Sopocie spędziłem 18 lat mojego życia od roku 50, czyli jak poszedłem do pierwszej klasy, do ukończenia studiów. Z pobytu w Anglii nie tylko są same plusy, prawda? Minusem jest to, że rodzina się rozjechała teraz po całym świecie. Mój syn spędził ostatnich 10 lat w Nowej Zelandii ze swoją rodziną, ma 3 dzieci, ale w tym roku dobra wiadomość, wrócił do Anglii, czyli jest bliżej. Córka jest w Stanach Zjednoczonych ze swoimi dziećmi. Mój najstarszy wnuk, który niedawno skończył 19 lat i zdał maturę w Nowej Zelandii w zeszłym roku. Został przyjęty na Politechnikę Wrocławską, gdzie będzie studiował w języku polskim. Będę studiował we Wrocławiu inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice.
kiedy będę chciał, mogę przyjeżdżać do Sopotu tutaj, zobaczyć się z dziadkami, albo do Bielska, gdzie też mam dziadka, tam mieszka. I podróżować po Polsce, poznać wszystkie te okolice, których nigdy nie miałem szansy zwiedzić. Pomimo to, że rodzice ze mną rozmawiali po polsku, to będę mógł poprawić ten polski. Podróżować będę mógł też po całej Europie i te wszystkie kultury poznać, ale głównie chodziło o Polskę, żeby się z rodziną spotkać i zobaczyć, jak to jest mieszkać właśnie w Polsce, tak jak kiedyś rodzice i dziadkowie. Arkadiusza mama urodziła w nocy 11 listopada 56 roku, tu przy Abrahama 13. Ten domek, gdyby istniał w całości, to miałby blisko 100 lat. Z tego domu została właściwie tylko fasada i jedyna rzecz, która była murowana. Szczęśliwe dzieciństwo w domu dziadków i rodziców. Szkołę handlu morskiego przedwojenna z 1929 roku kończyłem jako technikum mechaniczne. No i potem Uniwersytet Gdański już szeroko w Trójmieście. Jeszcze w czasie szkoły pracowałem i pomagałem dziadkowi prowadzić sklep, który miał od wielu, wielu lat. Ta Gdynia to była miejscem mojego życia i nigdy bym nie przypuszczał, że pomyślę o emigracji. Ale zdarzył się taki dzień. Z jednej strony wspaniały, najszczęśliwszy dzień mojego życia, bo się urodził mój syn. A z drugiej strony bardzo dramatyczny, dlatego że okazało się dwa dni potem, że to był 26 kwietnia 1986 roku, gdzie dowiedzieliśmy się, że był wybuch w Czarnobylu. Kiedy nie można było niczego dostać, kiedy okazało się, że zioła mogą być zatrute, kiedy było strasznie ciężko dostać zdrowe mleko i tak dalej. I wtedy zakiełkowała we mnie myśl, żeby wyjechać do krajów, gdzie taka katastrofa się nie zdarzyła. Pojechaliśmy do Ameryki, no piękny kraj i Kalifornia, gdzie była siostra mamy, brat mamy, no i moja mama. I gdzie przygotowywali na tam grunt pod emigrację. Moją konstrukcją psychiczną i z moim może zawodem polonisty i żoną ekonomistką mnie Bóg uchronił przed Ameryką. W każdym razie byłem na emigracji, ale niedaleko. Byłem na emigracji w Wiedniu. Tam kilka lat spędziłem. Bardzo pełnokrwiste przeżycia w Wiedniu, bo robiłem różne rzeczy na początku, żeby się utrzymać, ale głównie pracowałem u mojego nowego znajomego wiedeńskiego, również emigranta z 1955 roku, który wyjechał z Łodzi do Wiednia. U Michała Radzynera, czyli Michaela Radzynera. Praca i zabawa, w tym mi się Wiedeń kojarzy. No i teraz przyszedł 1 listopada. Jestem na obczyźnie i ja nie idę do swoich dziadków. I każdego 1 listopada chodziliśmy z całą rodziną na cmentarz, gdzie Beethoven, gdzie dwaj Straussi, gdzie Schumann, gdzie Schubert. No i tamte zapaliliśmy te znicze tym naszym polskim zwyczajem, ale to wtedy pomyślałem sobie, że to jednak długo nie będzie moje miejsce. Ale ta decyzja o powrocie to też była przez mojego syna. Powiedział mi kiedyś, że wiesz, tata, ja bym nie chciał chodzić do szkoły tutaj. Wolałbym tam, on często bywał w Gdyni z powrotem, bo już były czasy normalne. I jemu się wydawało, i słusznie, że tutaj będzie szczęśliwszy. Wróciłem tak na stałe w 1992 roku, a żona jeszcze tam pracowała, bo przecież miała dobrą pracę. Po tej emigracji, po tych moich doświadczeniach, niektórzy mi zazdroszczą i rzeczywiście są bardzo bogate, choć nie wszystkie cudowne, to, że to jest, moje miejsce, że ja jeszcze mam dużo tutaj do zrobienia. Ta książka sprawia mi taką przyjemność w pisaniu, tak jak moje życie w Gdyni. To, co jest dla mnie najistotniejsze, to prezentacje o Gdyni i spacery, przechadzki, robienie open house Gdynia, czyli wchodzenie w miejsca na co dzień zamknięte. Ja jestem po to, tak sobie myślę, żeby to miasto pokazać innym ludziom i uświadomić im, bo oni to wiedzą. Uświadomić im, powiedzieć i pokazać, jak ono jest piękne, że ono jest wyjątkowe.
wszyscy chłopcy interesują się na jakimś tam etapie swojego rozwoju wojną, czy mają takie marzenia, by zostać policjantem, strażakiem. Niektórym chłopcom to po prostu przechodzi, a innym nie. Ja należę właśnie do tej drugiej kategorii. Swoją przygodę z militariami i zbieraniem, można powiedzieć, pamiątek po różnych konfliktach zbrojnych zacząłem gdzieś w gimnazjum w roku, przypuszczam, 2002-2003. W roku 2007, kiedy wyjechałem do Anglii, wtedy nawiązałem kontakt z takim miejscowym kolekcjonerem z High Wycombe, który właśnie, można powiedzieć, że pozbywał się w dużej mierze swojej kolekcji. I to od niego właśnie nabyłem pierwsze pamiątki związane z II wojną światową i polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie. W tamtym okresie udało mi się także nawiązać współpracę z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. I miałem dużo satysfakcji z tego, że mogłem tam przekazywać pewne właśnie takie drobiazgi, wynajdować i przywozić je z Anglii. No i przy okazji oczywiście tworzyłem także swoją taką, można powiedzieć, dość skromną kolekcję. Co do studiów w Anglii, to można powiedzieć, że impuls przyszedł nagle. Wiedziałem, że będzie to prawo. Nie wiedziałem tylko, w którym mieście. W 2007 roku, po maturze, złożyłem aplikację i dostałem się. Wówczas ta szkoła nazywała się BCUC. Kończyłem już BMU. Wtedy też podjąłem pracę. Wykonywałem różne niezbyt skomplikowane czynności na kampusie. Zarobione właśnie w ten sposób pieniądze przeznaczałem też na swoje hobby. Mogłem też zebrać troszkę swoich pierwszych rzeczy do kolekcji. Skończyłem studia i stanąłem na rozdrożu, czy właśnie zostać tam i być dalej Polakiem w nie swoim kraju, czy wrócić do Polski. Na szczęście zarówno warunki takie lokalowe, czy finansowe po prostu mi na to pozwalały. Wielu kolegów niestety jednak musiało tam pozostać. Miałem takiego szczególnie dobrego kolegę, który nie tylko skończył tam bardzo dobre studia, ale także przy okazji pracował na pełen etat i można powiedzieć, że do pewnego stopnia utrzymywał swoją rodzinę tutaj w Polsce. On nie miał takiego szczęścia i takiego wyboru, chociaż wiem, że chętniej na pewno mieszkałby w Polsce, w Bydgoszczy. Wróciłem do Polski i studiowałem w Toruniu historię. Dzięki temu wyjazdowi, dzięki moim studiom, dość dobrze poznałem język angielski, dzięki czemu dzisiaj mogę pracować w firmie. Moim zadaniem jest rozwinięcie właśnie współpracy handlowej z angielskimi firmami. Kiedy wiedziałem już, że wrócę jednak do Polski, było to gdzieś w roku 2008-2009, wstąpiłem do Grupy Rekonstrukcji Historycznych Poland, która działa i działa nadal na terenie Bydgoszczy. Tam znalazłem kolegów i po powrocie do kraju razem z tą grupą można powiedzieć, że zwiedziłem kawał Polski, kawał świata. Dziewczyny, jesteśmy w Polsce, mówcie proszę po polsku. A o czym rozmawiacie? O tym statku i o panu, który sprząta statek gaśną rurą. Rok 2006 to był rok, kiedy zakiełkowała myśl o tym, żeby wyjechać z kraju i poszukać pracy za granicą. Zdarzyło się tak, że w pracy, w której pracowałem tutaj w Gdyni, w Centrum Techniki Morskiej, parę osób właśnie wyjechało do NATO. Też złożyłem wtedy aplikację, zbliżały się narodziny naszego pierwszego dziecka, Basi. Wtedy się nie zdecydowałem, stwierdziłem, że lepiej, jeżeli pozostaniemy w kraju. Urodziło najpierw się jedno dziecko, następnie drugie dziecko. Oczywiście powoduje to, że potrzeba więcej pieniędzy i złożyłem jeszcze raz aplikację. W maju 2011 roku otrzymałem pozytywną odpowiedź. Zrobiliśmy naradę rodzinną z żoną i
postanowiliśmy pojechać. W 2011 roku, w sierpniu, zacząłem pracować w agencji natowskiej w Belgii. Mieszkamy w Tongeren, w najstarszym mieście w Belgii. Nie jest to duże miasto, mieszka tam wielu Polaków. Polaków spotykamy na co dzień, w szkole, do której chodzą moje dzieci, na kursie językowym, na kursie niderlandzkiego, na który ja uczęszczam, czy przy załatwieniu takich zwykłych, codziennych spraw. Nasi sąsiedzi również wiedzą, że jesteśmy Polakami. Od samego początku, jak tylko się wprowadziliśmy w miejsce, w którym w tej chwili mieszkamy, wzbudzaliśmy pewną taką ciekawość, a my staraliśmy się im o tej Polsce dużo opowiadać, przywozimy im z wakacji pamiątki z Polski. Jeżeli gotujemy coś takiego typowo polskiego, no to zawsze staramy się ich poczęstować. Na przykład moi sąsiedzi, którzy dotychczas nigdy nie znali pierogów czy ciasta drożdżowego, teraz stali się ich fanami i chwalą sobie polską kuchnię. Dzieci bardzo często przy okazji nauki w szkole, jeżeli usłyszą na przykład coś związanego z Polską, no to od razu palce w górę i o, a! Ten i ten na przykład był Polakiem, a to i to znajduje się w Polsce, a tutaj byłam, a tutaj musicie zobaczyć, to jest bardzo fajne, musicie przyjechać na wakacje do Polski. Także ta Polska za każdym, właściwie w każdym momencie jest podkreślana. Nigdy nie, moje dzieci nie mają kompleksu, że pochodzą z innego kraju, są wręcz z tego powodu dumne. Z racji charakteru pracy męża, instytucja międzynarodowa, gdzie pracuje bardzo wiele narodowości, tam organizowane są bardzo często takie imprezy, gdzie każdy kraj ma okazję zaprezentować coś swojego. I my również w takiej imprezie uczestniczyliśmy, organizując polskie stoisko, prezentowaliśmy polską kuchnię, polską kulturę, co można w Polsce zwiedzić, co jest w Polsce ciekawego. W domu jest zasada, że mówimy po polsku. Od zeszłego roku szkolnego moje dzieci uczestniczyły w takim projekcie edukacyjnym dla dzieci polonijnych. Ten projekt polega na tym, że uczymy się w domu, natomiast raz w roku musimy przyjechać na egzamin i dzieci muszą go zdać. Moje dzieci zdały go celująco i widzę, że z każdym kolejnym miesiącem nauki polskie głoski już nie stanowią problemu, czytanie jest bardziej płynne, wiedza o Polsce też jest coraz większa, a one same są bardziej tej Polski ciekawe. Obserwuję takie jakby trzy podejścia moich dzieci do naszego mieszkania w Belgii. Przez pierwsze 2-3 lata moje dzieci, jak ktoś się zapytał, gdzie mieszkacie, to zawsze odpowiadały: mieszkamy w Polsce, ale chwilowo w Belgii, bo tata tam ma pracę, ale nasz dom jest w Polsce. Po około 3 latach, tutaj podejście się troszeczkę zmieniło, mamy dwa domy. Mamy dom polski i mamy dom belgijski. W tej chwili moje dzieci mówią, że mieszkamy w Belgii, nasz dom jest w Belgii, natomiast do Polski przyjeżdżamy na wakacje. Powrót teraz to byłby jakiś szok dla nich, tak jak był wtedy, jak wyjeżdżaliśmy z Polski do Belgii. W tej chwili one mają 10-11 lat. Tak sobie myślimy, że możemy jeszcze, jeżeli już 7 lat tam jesteśmy, to możemy być kolejne 7, tak? I one już wtedy będą miały lat 18, 20, wtedy będą mogły same podjąć decyzję, czy chcą zostać, czy chcą wracać. Cześć, dziewczyny! Hej! To co? Przyjechałyście się pożegnać chyba? Tak. A jak byłyście kilka tygodni w Polsce, to teraz jak myślicie, że tam fajniej, czy tutaj fajniej? Nie wiem. Nie wiesz? Też a Basia? Nie też nie wiem. To kiedy się teraz zobaczymy? Niedługo. Chyba na święta. Albo na nas jeszcze przyjedziesz. Ale obiecajcie, że będziecie dzwonić. Częściej. Tak. Częściej, okay. Tak? Tak. I na WhatsAppie jakieś zdjęcia też mi przyślecie? Dobrze. Tak. Dobra. No to wspaniale. Jeszcze raz Buziaczek. Pa. 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 To kiedy się teraz zobaczymy? Niedługo. Chyba na święta. Albo na nas jeszcze przyjedziesz. Ale obiecajcie, że będziecie dzwonić częściej. Tak. Częściej, tak? Tak. I na WhatsAppie jakieś zdjęcia też mi wyślecie? Dobrze. Dobra. No to wspaniale, jeszcze raz będzie tak. Historia osób, które wyjechały z kraju właśnie w tym trudnym okresie dla państwa, są znacznie ciekawsze dla nas z punktu widzenia historii, ponieważ w dzisiejszych czasach ludzie wyjeżdżają i te wyjazdy nie są dzisiaj czymś obcym dla nas. My Polacy bardziej szanujemy osoby,
które emigrowały z przyczyn politycznych, aniżeli z społecznych bądź ekonomicznych. Tych starsze historie miały sobie jakąś taką, można powiedzieć, emocję, bo oni wyjeżdżali i dalej pomagali Polakom. I to w takim momencie, kiedy faktycznie Polacy potrzebowali tej pomocy. Wyjeżdżali do obcego państwa, często nie znając języka, musieli zaczynać od początku i trzeba było mieć odwagę, żeby wyjechać. Ludzie, którzy wyjeżdżali, którzy emigrowali, ale wciąż mieli w sercu myśl i potrzebę pomocy swojemu narodowi, byli odważni. Ci ludzie o to walczyli, po to, abyśmy teraz mogli bez tego uczucia, że musimy tej Polsce pomagać, jako wolny naród, że możemy przemieszczać się, gdzie tylko chcemy. Ludzie decydują się na powrót z emigracji zazwyczaj po prostu z czystej tęsknoty. Wracali, bo tęsknili za tym, co dawne, za swoim dzieciństwem, bo jak wiemy, zasadniczo człowiekowi najlepiej zawsze kojarzy się dzieciństwo. Ludzie mogą powracać do naszego kraju, dlatego że jest po prostu piękny i mamy kilka bardzo, bardzo unikatowych tradycji. Myślę też, że chodzi też o samą ciekawość. Oni chcą po prostu zobaczyć, co się w Polsce zmieniło. Wnuk jednego z bohaterów, który skończył 19 lat, skończył szkołę w Nowej Zelandii i postanowił wrócić po to, żeby odzyskać ten kawałek polskości, którego nie miał okazji doświadczyć przez dłuższy czas. Mogę powiedzieć pół żartobliwie, pół serio, że Polak może wyjść z Polski, ale Polska nigdy nie wyjdzie z Polaka. Myślę, że chcemy do tego wrócić, że jest w nas pragnienie, aby powrócić do tej historii i dalej ją kontynuować tutaj, w naszym kraju. Obecnie emigracja nie jest dobrym sygnałem, nie jest dobrą sytuacją, bo to daje nam sygnał, że coś jest nie tak w kraju. Dzisiejsza emigracja, no cóż, ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony możemy spełniać swoje marzenia, z drugiej strony, często zdarza się też tak, że zapominamy o naszej ojczyźnie. To jest w pewnym sensie też wykluczenie społeczne, bo my nie należymy do tego społeczeństwa, do którego wyjeżdżamy. My jesteśmy obcym. Ale też jednak bycie emigrantem jest czymś pozytywnym, ponieważ tworzymy też nowe jakby społeczeństwo, nową grupę i możemy się jednać z ludźmi, którzy też są emigrantami z innych państw. Bycie emigrantem jest swoistym byciem ambasadorem czy reprezentantem naszego kraju za granicą. Myślę, że to bardzo wyrabia opinię o mieszkańcach danego kraju. Można pokazać, jak my żyjemy, kim jesteśmy i może przez to ktoś przyjedzie do Polski. Biorę pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę, ale wiem, że będzie to ciężka decyzja i trudna, ponieważ zawsze będę za granicą obca. Rozważam w swoim życiu emigrację do innego kraju, na przykład właśnie na studia chociażby, żeby zdobyć to wyższe wykształcenie. Biorę pod uwagę to, że kiedyś bym wyjechał nawet po studiach na załóżmy nawet 5 lat, żeby sprawdzić, jak się żyje w innym państwie, może się czegoś nauczyć. Jestem osobą bardzo młodą, jeszcze bardzo wiele może mi się zmienić. I właściwie sama jeszcze nie wiem, co chcę, czego ja chcę. Czy wyjadę za 2, 5, 10 lat, czy może wcale? Obecnie nie biorę pod uwagę wyjazdu na stałe. Jak już bym wyjechał, to raczej prawdopodobnie, żeby podszkolić swoje umiejętności językowe i poznać inne kultury. Nigdy nie brałam pod uwagę wyjazdu za granicę. Zawsze przeraża mnie właśnie aspekt tego oddzielenia od rodziny. Nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu niż w Polsce. Przede wszystkim w innym miejscu niż w Gdyni. Mam tu swoich przyjaciół, swoją rodzinę, miejsca, które kocham, miejsca, w których się wychowałam. Mam praktycznie w Polsce wszystko, czego chcę. Miejsce, gdzie mogę się uczyć, gdzie mogę się rozwijać. Pracę na pewno znajdę, więc nie muszę wyjeżdżać po to, żeby mieć lepsze życie.